Szanowni Państwo, Wysoka Rado, otwieram 51. sesję Rady Gminy Zagrodno. Witam bardzo serdecznie wszystkich na dzisiejszej sesji. Proszę teraz o stwierdzenie kworum. Coś tutaj nie idzie. Pan Tomasz Herbut, Jan Kotylak, Ewa Sitko. A dzisiaj problemy są. Paweł Keklak. Nie wiem jak. O, jest, dobrze. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych na stan 15, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad. Czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Zmiany? Nie ma. Dziękuję. Odczytam teraz porządek obrad. Otwarcie obrad, co nastąpiło. Sprawozdanie wójta gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja o bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie. Interpelacje, zapytania, wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Przyjęcie kalendarza imprez, uroczystości gminnych organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Informacja o dożywianiu dzieci w szkołach. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie z zakresu wspierania rodziny, pomoc rodzinom wielodzietnym, niezaradnym życiowo, asystent rodziny 500+ oraz inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za 2021 rok, zamierzenia na rok 2022. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2021. Złożenie deklaracji dla powiatu złotoryńskiego o zabezpieczenie w budżecie gminy Zagrodno środków finansowych na rok 2022. W kwocie 225 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą remont drogi numer 2625 Uniejowice-Grodziec. Podjęcie uchwał w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zagrodno. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawnej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. W sprawie przyjęcia regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych gminy Zagrodno. W sprawie zmiany budżetu gminy Zagrodno na 2020 rok. 2022 rok, przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy Zagrodno, sprawy różne, zamknięcie sesji. Przechodzimy do następnego punktu, czyli drugiego porządku obrad. No ale tak, bardzo proszę panią wójt o, czy jest... Dobrze. Witamy panią wójt i od razu na pierwszy ten. Pani wójt, sprawozdanie wójta gminy Zagrodno z działalności międzysesyjnym od 24 stycznia 2022 do 22 lutego 2022. Bardzo proszę panią wójt o złożenie sprawozdania. Dziękuję.
Dzień dobry, witam serdecznie Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Jeżeli chodzi o pracę gminy w okresie 24 stycznia do 21 lutego, na bieżąco wprowadzamy deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W ostatnim miesiącu złożonych zostało 145 takich deklaracji, łącznie w zarejestrowanym systemie przez gminę. Mamy 347 takich deklaracji. Przypominam o obowiązku, który upływa z tego, co kojarzę, z końcem czerwca. Na bieżąco weryfikujemy wnioski o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew. Tych wniosków jest bardzo dużo. Dużo drzew zostało uszkodzonych w związku z ostatnimi wichurami. W okresie sprawozdawczym przyjęto 15 zgłoszeń dotyczących wycinki 138 drzew z terenów stanowiących własność osób fizycznych z miejscowości Zagrodno, Radziechów, Grodziec, Uniejowice, Modlikowice, Łukaszów i Wojciechów. W ramach usuwania zagrożenia, jakie stanowiły lipy rosnące w miejscowości Grodziec w obrębie działek nr 39 oraz 169, usunięto przedmiotowe drzewa po uzyskaniu zezwolenia starosty złotoryjskiego. Koszt wycinku poniosła gmina, to było ponad 3000 zł wycięcia tych lip w Grodźcu. Na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało wydane zezwolenie na usunięcie drzew rosnących przy rzece Skora w obrębie posesji nr 16 Wiat Wisinie oraz w obrębie posesji nr 2 w Uniejowicach, których usunięcie było konieczne z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi w istniejących obiektach budowlanych. Złożyliśmy też wniosek do Starostwa Powiatowego Złotoryi o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w obrębie działki 765/2 w miejscowości Olszanica z gatunku akacja 5 sztuk oraz 2 jesiony, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz mienia. Jeżeli chodzi o opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, to podpisaliśmy umowę dotyczącą świadczenia usług związanych z odławianiem i opieką bezdomnych zwierząt z terenu gminy, swoją Angeliką Barczak z schronisko dla bezdomnych zwierząt psia Ostroja w Pieczyskach oraz lekarzem weterynarii Michałem Lichoś w zakresie pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie gminy Zagrodno z udziałem zwierząt. I sporządzony został projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Zagrodno, który został przesłany do zaopiniowania do powiatowego lekarza weterynarii w Złotoryi, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworze oraz kół łowieckich działających w obrębie gminy Zagrodno. Jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, to zakończyliśmy 4 postępowania ustalenia warunków zabudowy. Wszczęto 7 postępowań ustalenia warunków zabudowy, wydano 2 decyzje o lokalizacji celu publicznego. Przygotowany został etap wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Radziechów dla działki nr 443/1 pod Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. I na bieżąco prace nad opiniowaniem, uzgadnianiem z odpowiednimi organami projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Radziechów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin i Łukaszów. Jesteśmy w trakcie przetargu ustnego nieograniczonego na działki po byłym lotnisku w Łukaszowie. Dokonano szeregu prezentacji tych działek. Są zainteresowani inwestorzy. Szczegółowych informacji nie mogę to udzielać na forum, natomiast mamy... Są duże szanse na to, że przetarg się powiedzie i być może wszystkie działki zostaną oddane w dzierżawę jeszcze w tym roku. Podpisano 2 umowy na zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych wewnętrznych. Zlecono naprawę dróg gminnych wewnętrznych w Zagrodni, Radziechowie, Olszanicy. Zlecono montaż ograniczenia tonażowego na drogach gminnych wewnętrznych w Radziechowie i Jadwisinie. To jest w związku z uszkadzaniem dróg poprzez pojazdy ciężarowe należące do właścicieli kopalni Kruszywa na terenie gminy Chojnów. Zlecono wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej w miejscowości Olszanica
przekazano do uzgodnień projekt budowlany drogi na Podzamczu w Grodźcu. To jest ta droga, której nie udało nam się wykonać w ubiegłym roku. Ten projekt już jest gotowy i przekazany do uzgodnień. Jeżeli chodzi o inwestycje, to przygotowane zostały materiały do programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagrodno wraz z audytem energetycznym. Ten program funkcjonalno-użytkowy będzie gotowy już niedługo, bo tam wykonawca chyba ma termin do połowy marca. Jak tylko program funkcjonalny będzie gotowy, będziemy już w miesiącu kwietniu szykować się do ogłoszenia przetargu. To będzie przetarg o wartości 5 milionów złotych na wybudowanie nowego oświetlenia przy drogach gminnych. To współfinansowane w dużej wysokości 4,5 miliona ze środków rządowych, 500 tysięcy wkładu własnego gminy Zagrodno. Przygotowaliśmy materiały do drugiej edycji Polskiego Ładu. Te wnioski zostały już złożone. Podpisaliśmy kompleksową umowę z Tauronem Sprzedaż. Jeżeli chodzi o takie bieżące, drobniejsze rzeczy, to rozebraliśmy scenę na świetlicy wiejskiej w Zagrodnie, która w tym momencie nie nadaje się do użytku. Tam trwają prace związane z odbudowaniem tej sceny, tak aby już sezon weselny i sezon wynajmu tych świetlic zbliża się dużymi krokami, żebyśmy mogli sprawnie tę świetlicę uruchomić. To nie jest taka mała naprawa, bo to koszty naprawy tej sceny będą znaczne. Szacujemy około 55 tysięcy złotych. Tak gdzieś, tyle gdzieś wyniesie koszt naprawy tej sceny na świetlicy w Zagrodniu. Trwają prace nad budżetem obywatelskim. Konsultacje się zakończyły. Będą ogłoszone projekty w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Zachęcam do śledzenia strony, no i później w odpowiednim czasie do oddawania głosów na złożone projekty, których, jak się okazało, jest nawet dosyć dużo i są bardzo ciekawe. Więc liczę tutaj na zaangażowanie mieszkańców, którzy będą decydować nad tym, które projekty ostatecznie przez nas zostaną zrealizowane. Podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Umowa powstaje teraz, ponieważ do wniosku ze względu na ograniczenia czasowe na tamten moment, nie mieliśmy czasu, żeby zrobić pełną dokumentację projektową, został złożony tylko program funkcjonalno-użytkowy. Udało nam się to w ministerstwie przeforsować, tak zostało przyjęte, natomiast teraz już trwają prace projektowe. I z tego, co projektant deklaruje, to jest kwestia 2 miesięcy, żeby to zakończyć. Już w połowie roku chcielibyśmy ogłaszać przetarg na budowę tego centrum, ponieważ umową jesteśmy zobowiązani, żeby do marca przyszłego roku to centrum już uruchomić. Ono ma do tego czasu już funkcjonować. Jeżeli chodzi o termomodernizację szkoły podstawowej w Zagrodnie, budynku po byłym gimnazjum, to przypominam, że tam dostaliśmy znaczne środki z funduszy norweskich i tutaj też już zostały podpisane stosowne umowy w tym zakresie i procedury przygotowujące do przetargu trwają. Sporządzony został plan postępowań udzielenia zamówień publicznych na rok 2022. I tutaj jeszcze ważna taka wiadomość, o którą mieszkańcy pytają w ramach programu Cyfrowa Gmina. To był ten program o środki na zakup komputerów, laptopów dla dzieci, których rodziny pracowały w PGR-ach. Takie środki zostały nam przyznane. Otrzymaliśmy 460 tysięcy złotych na zakup 28 sztuk komputerów, 154 laptopy i 5 tabletów.
i zamówienie będzie realizowane przez urząd zgodnie z prawem, prawo zamówień publicznych. To taka dobra wiadomość dla mieszkańców, to jeszcze nie zostało oficjalnie ogłoszone, ja teraz Państwu to mówię. My wszystkie te osoby zainteresowane też będziemy informować, natomiast no zobaczymy, co się będzie działo na rynku, bo z tego co wiem, po wypuszczeniu tego programu komputerów już zaczyna brakować, ceny rosną, więc spodziewamy się napotkać na przeszkody, którym mam nadzieję sprostamy. Dziękuję bardzo, to by było tyle. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tu na wniosek Pana informatyka są problemy techniczne, no i trzeba ogłosić przerwę co najmniej 10 minut, bo tam no, nie jest transmitowana sesja na bieżąco. Coś się dzieje. Tak, no nie wiem, no. 10 minut przerwy. Nie wiem, 10 minut przerwy. Przerwy technicznej.